Hejka kochani, witam z powrotem na moim kanale. Jestem tutaj z dziewczynami, jestem z Oliwią. Oliwię nie znacie. Witam. Tutaj mamy Natsu i Julkę. Julkę możecie znać z Instagrama. I dzisiaj będziemy robić coś, co widziałam już na niektórych kanałach, między innymi na przykład u Marcysi, kto jeszcze to robił. Nie pamiętam kto. Ale będzie to makijaż bez lusterek. Sorka, że mam taki karton, ale nie mam kosmetyczki żadnej. No i to będzie taki basicowy make-up codzienny, ale musimy zrobić kreski, pomalować rzęsy. Ja mam jak coś eyeliner, mogę wam pożyczyć. Też mam. Ja też mam, no. Ale to on jest schowany. Oddaj mi je, ja tylko będę miała tutaj schowane. No dobra. Nie będę go używać, obiecuję. Zaczynamy. No, i to jest takie dziwne, czuję się, jakbym nakładała po prostu jakiś krem pod oczy. Ja nie nakładam korektora, ja od razu lecę z podkładem, ja co też. Ja się będę. Ty się będę, wiesz. Nie, ja się postaram, może potem fotos jakiś ładny porządku masz. Co? Ja już się tyle razy w życiu malowałam, to jest podkład? Że... No. Termakol. Jezu, on jest tak kryjący. No, ja lubię takie. Ona się tak krzywi. Okej, teraz podkład. Dobra, to ja korektor teraz. Ja się zastanawiam, jak ja wyglądam. Może to będzie taki... Czuję się jak chłopcy, jak ich laski malują. Wiecie, oni na koniec... Tylko, że nie mam chłopaka, żeby to nagrać. Ja coś czuję, że źle, że jest źle. Ile wam w ogóle mniej więcej tak normalnie zajmuje makijaż? Taki... 15 minut. 40 minut. Ja tak samo jestem. Z czarą ogromną. Ja jestem perfekcyjna, jeżeli chodzi o makijaż, więc to będzie dla mnie. Ale tylko jeżeli chodzi o makijaż. Ja mam ten problem na chwilę obecną, że mam korektor, tylko że on jest za jasny do mojej twarzy i ciała, skóry, wszystkiego. Więc ja na razie nie używam w ogóle korektora, tylko sam podkład, bo to jest. A ja brązowy. To jest mój jedyny najciemniejszy podkład, jaki miałam. To jest szóstka w ogóle, najciemniejszy. Innego nie mam, bo nawet ten już jest na mnie za jasny, więc bo w Polsce tragedia. Rzadko robią jakieś ciemne. No, ja będę jak są ciemne, to są pomarańczowe. No, ja będę musiała sobie kupić jakieś nowe, bo... Może na lotnisku będą takie fajne, czasami są takie. A ja chyba ten z Narsa będę chciała kupić, bo miał on już kusi od roku. A jakoś mi szybko idzie, bo ja już ten... Ja już do brązera przychodzę. Dobra, teraz będzie najcięższe, bo ja nie wiem... Ej, ty wyglądasz ładnie, ty wyglądasz normalnie. No, ładnie sobie zrobiła ten podkład. No thanks, mam wprawę. Ja pewnie wyglądam obrzydliwie. Nie, no tylko. Ale tak to jest... Nie, nie mów jej. A, to najlepiej. Co mam zrobić z tymi brwiami? No, czuję. Mam sobie zrobić? Mhm. Ja nie wiem ile bronzera... Ja teraz robię kreski, ja w ogóle nie umiem. Dobra, uwaga, kreski robię. W ogóle jesteśmy całe mokre, bo u Natalii, nagrywałyśmy odcinek do Natalii z zadaniami w basenie, też go zostawię wam link w opisie. No wpadajcie, bo jest mega śmieszne też. Wiesz, jak wam się podoba moja kreska? Nie no, jest bardzo dobra. Ja pozostawię to bez komentarzy. Ale pewnie nie wyglądam lepiej, więc... To co, potem fotki w tych makijażach, nie? No. Ja nie mogę po prostu... Ja myślę, że Oliwia już to ćwiczyła kiedyś. No, ja już miałam dużo takiej sytuacji. Ja też ćwiczyłam, jak to widać. Widać, że ćwiczyłam. Zajebiście! Wow. Nie, dobra, ja zostawiam się jeszcze tak. Afrodyta. Nie masz już lepiej krwi. Serio? No, nie wiem, na razie je zostawiam. Zrobię sobie cienie. Ja wam zrobię czerwone usta. O nie, to jest usterko, ale nie będę używać. Powinien wyglądać jak Rudolf. Rudolf, czerwona nosa. A macie coś do brwi? Julia już jest prawie gotowa! Ty dobra ci idzie! Aj, tam normalnie wygląda. Ja rozświetlę ci już, co jestem zrobiona. Serio? No. Nie no, ja jeszcze muszę zrobić kreski i rzęsy. Ja się boję, że ja sobie wcisnę do oka to. A dasz tego? Żadno. On jest jakby ty słuchasz też. Ja się zawsze skupiam teraz. No i teraz nie wiem gdzie trafi z powrotem. A i dobrze zrobiłeś sobie tam powieki. Ja się nie śmieję z Julii, bo... Ej, dobrze ci idzie ta kreska, o co chodzi? Widzisz się w tym? Nie. Nie, nie widać. A nie troszeczkę widać. Ale kreski na pewno nie widać. Dobra, muszę, ja zostawiam tak. Wyczuć, o właśnie, patrząc na ciebie, to też bym chyba sobie zrobiła różyk. Dajcie mi różyk. Ten. O, jest bardzo. O, no, to jest czerwony? Jest, tylko że mam na sobie, wiesz, inne, no to nie będzie tak czerwony. Ten, mam taką samą. Zaraz sobie oko. Ej, o, wygląda zajebiście! LOL! Co, nie przesadzajcie. No, no jakby normalnie. Normalnie. Julka. Ja też wyglądam normalnie. Dobra, teraz... Łatwo? Już nie. Dobra, teraz różyk jakiś. Ta mgiełka też mi nie pomoże.
Wow, Julka, zakochałam się w tobie. O, ja w twoich kreskach. O, fantastyczne, nie? No ej, stacie! Byłam całkowicie pewna siebie przed chwilą, że o, ja czuję, że... A Oliwia, kreski jeszcze. Właśnie, wiem. Usta. Usta i rozświetlacz, no właśnie. Bym zapomniała o najważniejszej rzeczy. Poprawiam sobie kreski. Nie wiem, czy to się już da naprawić, dziewczyna. Odezwała się! No, ja nie wiem, jak ty to robisz. Dajcie mi teraz eyeliner, to wszystko zniszczę. O, się zrobiłam te takie wewnętrzne kreski. O, to ja może też to zrobię, nie? Będę fajna. To czekajcie, ja sobie też dowalę jeszcze kreseczek, bo co tam, ja się będę... A mnie oczy pieką. Okej. Usta. O, ja mam wielkie wady. Treje obrysuję. W ogóle nie mogę znaleźć powieki swojej, nie wiem, to jest... Okej. O! Ale ona i tak nie wygląda źle. Ej, macie czerwoną szminkę? Jakąś ja też to walę czerwone usta. Masz. Będziemy takie karyny wszystkie. Karynki? Wiecie, jesteśmy za granicą, to trzeba się pokazać, że Polki najpiękniejsze w całej Europie. Jak wyglądam? Zniewalająco. Ty wyglądasz ładnie, tylko te kreski. Ale ty też ładnie wyglądasz, tylko... Tylko całe twarz kreski. Czemu jeszcze zrobić w sumie? Nic. Na czole. Nic nie robi. Okej, myślę, że jesteśmy... Ja bardzo chcę zobaczyć się w lustrze. Jeszcze setting spray. A mamy jakieś lusterko, żeby się zobaczyć po kolei? Tu. A. O Boże, jakie po prostu... A te kreski, powiem wam, że... Jakie bardzo artystyczne. Moje usta... Pokaż! Ładnie! Ty wyglądasz spoko, tylko też te kreski. Pokaż teraz, mogę? Nie no, w sensie jakby coś jest nie tak, nie? A! Nie no, podkład spoko. Podkład spoko, rzęsy też bym powiedziała, że spoko. I nawet brwi mi w ogóle, no na to jak i konturowanie? No, ładne właśnie. Snatch! Jak się przymknie oczy nie, i spojrzy z daleka. Nie, masz bardzo ładny makijaż. Okej, okay, i to by było na tyle. Tak się prezentują nasze makijaże. Teraz pokażemy je z bliska. Piszcie w komentarzach, komu poszło najlepiej. Więc to by było na tyle. Wpadajcie na nasze Instagramy, wpadajcie do Natsu na YouTube, bo tam pojawił się filmik ze mną i z dziewczynami. Jak wykonujemy takie szalone zadania, mi poszło najlepiej, mogę wam zaspoilerować. Spadajcie do mnie na Instagrama, TikToka, zostawcie subskrypcję i widzimy się za tydzień.